Dawid Martynik, zawodnik Octagon Team Cieszyn z tłumaczem. No i panowie, przede wszystkim pierwsza runda, dość trudna, rywal mobilny, ale w drugiej jakby się wypompował. Spodziewaliście się, że Mateusz mocno zacznie i straci te siły? Ja wiedziałem, że już w tej pierwszej rundzie jestem go przytrafił. Wiedziałem, że to ukończymy w tej drugiej rundzie. Był to taki plan walki. Właśnie plan na walkę, ale czy rywal czymś się zaskoczył, bo ta pierwsza runda Mateusza naprawdę dobra. On mnie nie zaskoczył niczym. Spodziewałeś się, że to będzie tak wyglądać właśnie jak wyglądało? Chciałem sobie być we stójce, a tak było. Słuchaj, no twój brat walczył z Mateuszem w przeszłości, był remis. Ty wygrałeś, więc można powiedzieć, że rodzina jednak górą. No ja, tak, już to 2 lata temu, co była ta walka. Tak. Dawid, w takim razie jeszcze pytanie, co teraz tak naprawdę? Tą walkę wygrałeś, rozumiem, że masz już gdzieś tam kolejne plany na tą zawodową karierę, bo rekord coraz większy. W Czechach, no niestety, organizacja XFN upadła, ale jest cały czas organizacja Octagon. Oni nie chcą, abyśmy tam walczyli, bo byśmy ich tam pobili, a tak musimy walczyć tu w Polsku, bo tu są rywali na większym poziomie. Więc w takim razie czekamy na twoje kolejne walki na tym wyższym poziomie. Miejmy nadzieję, że doczekasz się walki w swojej ojczyźnie. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Takie dziękuję.